Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię z Tata Steel 2022, gdzie bierze udział Jan Krzysztof Duda w bardzo silny turniej. Piekielnie mocny. Jego przeciwnikiem jest Fabiano Caruana, człowiek ze ścisłej czołówki światowej, który bardzo długo posiadał ranking 2.800. No, on jest na granicy, oczywiście, będzie próbował wracać na te 2.800. Piekielnie silny zawodnik z bardzo dobrym przygotowaniem. No i przejdźmy do tej partii, która była. Rozegrana w systemie londyńskim e, No właśnie, Janek system e, London System gra tutaj e, Często w tym turnieju Już że drugi raz się zdarza to Dosyć dużo e, No i to poszło następująco Po D4, e, skoczek F6, skoczek F3 Posunięcie D5 Janek zagrał nieco F4 e, Wiele tutaj komentarzy Jest na temat systemu londyńskiego e, No i ja uważam tak System londyński jest w porządku na pewno dla osób, które mają doświadczenie już szachowe, chcą grać w pozycję względnie równą i wykorzystać swoje umiejętności do tego, żeby zdobywać przewagę. No i Janek właśnie to próbuje zrobić: grać spokojny debiut, nie wchodzić w jakieś komplikacje prawdopodobnie, ale osoby, które zaczynają swoją przygodę, ja osobiście uważam, że system londyński nie jest najlepszym wyborem. Co znaczy tak, my tu łatwo rozwiniemy figury i nie podstawimy za szybko swoich figur, e, gram z białymi, lecz czarne e, nie mają problemów debiutowych i czarne bez problemu e, rozwiną również figury i zagrają debiut na równym poziomie, co jest e, na pewno żadnym wyczynem, jeżeli właśnie gramy e, Londyna. To znaczy chodzi mi o to, że czarnymi bez problemu zagramy debiut e, i rozwiniemy figury, nie w każdym debiucie da się tak to łatwo zrobić. A wracając do osób początkujących, no to grając na przykład ostre rzeczy, wyrabiamy sobie zmysł taktyczny, co jest bardzo ważne, więc system londyński tego zmysłu taktycznego nas za bardzo nie nauczy, aczkolwiek uważam, że każdą pozycję da się zaostrzyć w jakimś tam stopniu, ale dobra dosyć wstępu, jedziemy dalej Pogoniec F4, Karuana zagrał G6 Janek odpowiedział E3, goniec G7, goniec na E2, Roszada, to są normalne ruchy, tutaj się nic nie dzieje, skoczek z B na D2 i zobaczcie, w taki oto prosty sposób możemy wyprowadzić figury, przygotować Roszadę jak najbardziej, ale czarnymi też spokojnie sobie stoimy i gramy dobrze w szachy, tutaj dosyć ciekawym ruchem jest skoczek H5, aby spróbować tego gońca z Łapać. Jednakże Karmana zagrywa C5. Przygotowanie na najwyższym poziomie C3 to ustawienie również jest solidne. Oczywiście jestem ciekawy dyskusji na temat Londyna, która się w zasadzie nie kończy w różnych, w, w różnych e, pod różnymi filmami, w różnych e, powiedzmy, sytuacjach ten Londyn czasami wraca właśnie na tematy widzów. B6 zostało zagrane, skoczek E5. Bardzo ładny, ciekawy ruch z tego względu, że. Skoczek od razu znajduje się w centrum. Goniec nie pozwala zagrać skoczkowi na h5. Przy okazji po takim ruchu ten skoczek czasami ma dobre wejście na c6. No ale to ruch jak ruch. Skoczek z f na d7. Nieco troszkę to wymusza takie zagranie. I teraz posunięcie, które mi się niezwykle spodobało, i mówię: Dobra, Janek po tym ruchu będzie wygrywał partię i szedł na przeciwnika. Ruch h4, moi drogi. Ruch H4. Tak poszło. Bardzo ładne posunięcie. Jeden jedno z propozycji silnikowych, czyli tutaj przygotowanie również jest po stronie naszego zawodnika. No i teraz, no właśnie, jak reagować? Taki ruch niekoniecznie musi się wiązać z super atakiem. Oczywiście, białych chcą tego ataku, ale czarne wymieniają figury. Na e5 poszła wymiana i goniec zbił na e5, co jest ciekawe i dobre zarazem, no bo z jednej strony chcemy wymienić te gońce, chcemy wymienić obrońcę g7 właśnie króla, dlatego też taki ruch został zagrany. Ta wymiana byłaby jak najbardziej spoko dla białych, pionki zdwojone nie miałyby ogromnego znaczenia, tutaj potem możemy podpierać f4, no taka zwariowana londyńska pozycja mogłaby powstać, jednakże skoczek na c6, goniec wybił tutaj na g7, król wybił i happy, H5 oczywiście to taki ruch zaczepny, czasami jest ruch H6. Czekamy na wybicie, co raczej nie nastąpi ze strony czarnych, bo inaczej będzie bardzo zła pozycja. Hetman zagrywa na D6, trochę tutaj łapie tych pól, wiadomo. Teraz Hetman zagrywa na A4. No ten ruch jest ciekawy z tego względu, że ja myślałem, że Janek tutaj będzie planował grać. Y Debije na C5, znaczy zapewne to planował, i po wybiciu ten Hetman ładnie może przejść na H4 i już próbować tego króla tutaj męczyć. Jednakże Karuana czujnie wybił na D4, Pionek zbił na D4, Goniec zagrał na F5, no właśnie, Goniec na F5, i teraz trzeba się zastanowić, jaki jest dalszy plan gry, no bo tak, mamy ruch H5 już zagrany, czy robimy krótką roszadę? Teoretycznie chyba jest to możliwe. Nie wiem, co by nastąpiło dalej, ale czy robimy długą roszadę? Też to jest możliwe, ale jak ten goniec tutaj tak przeszkadza, wieża wejdzie na C8, jakieś podwiski, jakieś taktyczki, ciężko stwierdzić. Ale ruch, który zagrywa tutaj, nasz zawodnik, to jest skoczek F1 i to jest bardzo dobre posunięcie. Ten skoczek znajduje lepszą placówkę na polu E3. Manewry. Posunięcie G5. Silnik tego posunięcia bardzo nie lubi i jest to faktycznie zły ruch. No bo. Co się dzieje po skoczek E3? Dziwny ruch karuany. Z drugiej jednak strony, e, trzeba przyznać, że ten ruch troszeczkę blokuje zapędy, jeśli chodzi o ataki na króla. Ale tu niekoniecznie musimy za wszelką cenę białymi atakować, tylko spróbować strategicznie ustawić. I teraz goniec zagrywa na D7, na co następuje H6. Bardzo ładny ruch wtrącony, król H8. No i teraz Janek zagrywa Hetman B3. Ja tego posunięcia kompletnie nie rozumiem. To nie jest jakieś złe posunięcie, absolutnie, ale jak ja bym tutaj. No, jak ja bym grał, no tak mówię w swoim imieniu, oczywiście. Ja bym planował zagrać tutaj. Znaczy, ja bym zagrał długą Roszadę. Prawdopodobnie. Dlatego, że no chcę tutaj króla na przykład schować szybko i mieć po stronie właśnie. Lewej, żeby próbować jakieś tutaj że może ataki G3, F4, nie wiem. Tak mi to naturalnie wygląda, dlatego tego ruchu hetman B3 nie rozumiem, aczkolwiek sprawdźmy, co nastąpiło dalej. Otóż tutaj posunięcie E3, E6, przepraszam. No, wiadomo, chcieliśmy wziąć pionka, pionka bronić trzeba i wieża D1. Znowu ruch, który jest dla mnie mało zrozumiały, to znaczy. Ja rozumiem ideę, jaka jest tego posunięcia, bo to troszkę przeszkadza. Na pewno w przyszłości zagraniu E5, bo już wieża się może otwierać. Czasami jest przerzut wieży, ciężko stwierdzić, jakie tutaj były plany, ale wieża zawsze na d 1 stoi aktywniej niż na A1. To jest jedna rzecz, ale nadal długa roszada tutaj byłaby pewnie taka dosyć ciekawa. Może ruch A4 po tej stronie. Ciężko powiedzieć. Plan czarnych na pewno jest taki, żeby grać tutaj F5, F4. To są takie ruchy bardzo przewidywalne, no ale poszła wieża D1, wieża AC8. Hetman wrócił na C2. No i tak, Hetman troszkę tutaj potańczył, i w tym momencie to czarne przechwytują małą inicjatywkę. Grają właśnie ruch F5 i Janek C4. No taki ruch bardzo odważny i bardzo taki um, próbujący na pewno um, troszkę namieszać w pozycji. Zobaczcie, że wieża jest na rentgenie z hetmanem, albo bardziej hetman na rentgenie z wieżą i mimo wszystko białe się tu odsłaniają, próbują przynajmniej no należało pewnie zagrać jakiś ruch hetman d2, ale kto tyle razy by chciał tym hetmanem tańczyć? No cóż, c4 poszło i trzeba sprawdzić co było dalej. Skoczek zagrał na e7, hetman c3. Taki no trochę chytry ruch, bo tu białe czekają na wybicie i jakiś tam ruch D5 z konterką, tutaj szach, jakieś maty, coś tam się zaczyna ciekawego dziać. No właśnie, bardzo chętnie chcemy dać tu mata na G7 Hetmanem, ale żeby tam się dostać, nie zawsze się niestety udaje. Skoczek zagrywa na G6, posunięcie B3, bronimy pionka. Hetman zagrywa na E7 e, i ruch G3. No, taki ruch trochę zaczepny, bo tutaj też F4 może się zaczepić, ale wiadomo, G3 jest zagrane po to, aby ten skoczek nie miał tutaj podejścia. Goniec zagrywa na C6 i wieża H5. No, wieża tak nieco podważa piona. Powiem w ten sposób: no, to jest taka dosyć trudna pozycja do gry białymi w tym momencie. Król już ruszady nie ma, ten król jest teoretycznie bezpieczniejszy, mimo takiego pionka h6, ale zwróćmy uwagę, że figury czarnych stoją no troszeczkę naturalnie mimo wszystko i na aktywnych tutaj pozycjach aktywne są opcje, żeby próbować no cały czas na przykład f4 mam tu na myśli. Hetman zagrał jednak na f6 tutaj na rentgen, troszeczkę asekuracyjnie, no znaczy tak na pewno to są manewry przede wszystkim, manewry, manewry. Wieża d2, skoczek na e7, skoczek na c2, to są są jeszcze jakieś takie ruchy, powiedzmy, względnie ok, chociaż skoczek C2 wydaje się, że tu już jest słabym ruchem z tego, co silnik podpowiada. Ciężko mi stwierdzić dlaczego, ale wydaje mi się, że właśnie, bo po skoczek C2 zostało zagrane F4. Jakby skoczek stał na E3 i ruch F4 byłby zagrany, to skoczek miałby opcję na G4, no więc przypuszczam, że dlatego silnik tego ruchu nie lubi. F4 zostało zagrane, wybicie. Wybicie ja? i król D1. No Janek, tak troszeczkę tym królem już musi wędrować. Niby się tutaj w centrum wszystko trzyma, ale to czarne tutaj rozdają teraz karty i bardzo ładne przerzucenie gońca na E8. Tutaj wchodziło w grę również wybicie na C4, żeby jednak już wybić, ale to na pewno nie ucieknie. Goniec E8 dobrze zagrywa. Wieża H3 i goniec na G6. Goniec znajduje bardzo ładną placówkę. Bardzo dobra placówka, dobra diagonala. Ta figura stoi świetnie. Skoczek na E1 takie tutaj właśnie manewry w obozie swoim. Tylko i wyłącznie nie dające progresu, to taka trochę przykra sprawa, niestety. No ale coś grać trzeba. Goniec F5. Wieża zagrała na H1, pionek, wybił, pionek wybił. I teraz następuje taki ruch, który jest klasycznym zagraniem, żeby progresować dalej w tej pozycji czarnymi. Jak zagrał Karuana? Otóż Karuana zagrał B5. Nie, nietrudne posunięcie, bardzo ładne. Cały myk polega na tym, że no trzeba ruszyć raczej pionkiem na C5. I Skoczek znajduje świetną placówkę na D5. Bardzo ładny ruch. Skoczek stoi już fantastycznie. Hetman, no musi się wycofać. Ruch B4. No to jest taki mały gwóźdź do trunny, Bardzo nieprzyjemny ruch. Skoczek znajduje po raz kolejny świetną placówkę w obozie przeciwnika i w, dobrej, w dobrym momencie jest w stanie tam zagrać. Goniec na D3. Posunięcie A5. Tutaj można byłoby na przykład zagrać trochę odważnie. Karuana tego nie wykorzystuje i za, nie, nie zagrał ruchu na przykład. E5. E5 stara się otwierać tutaj linię, żeby dobierać się do króla. Wiem, że to tak łatwo się mówi. No w praktyce jest to trudniejsze, rzecz jasna. Ale jednak poziom światowy od poziomu światowego możemy trochę więcej wymagać. Tutaj Pionek jakby wybił na E5, to Hetman C6 z próbą zbicia. Tutaj, jeżeli na przykład ruch E6 byłby zagrany, zobaczcie. Groźba mata, no ale jest na szczęście, jak jest szach, to skoczek również może zagrać na C3 i dać szacha królowi. No więc e, ta sytuacja na pewno byłaby zdecydowanie lepsza dla czarnych. Nawet pozycja już e, jest w zasadzie wygra. Jednakże czarne grają ludzki ruch, a 5, no podparcie pionka, to tak e, wygląda dobrze. Król na C1, skoczek wdarł się do obozu, skoczek na F3. No i właśnie ten skoczek tutaj na C3 i skoczek F3 powoduje, że tutaj białe mogą troszeczkę odetchnąć. Szczególnie, że wieża zagrywa na D8. Dlaczego? W tej sytuacji, no można byłoby zbić na F5, Hetman by odbił i wieża E1. Zwróćmy uwagę, że teoretycznie skoczek wygląda bardzo groźnie. Tutaj wieże są przygotowane, ale białe bronią bardzo ważnego punktu E5: skoczek broni, pionek broni, wieża broni. No i tutaj białymi troszeczkę oddychamy, chociaż wizualnie to wygląda, że czarne są lepsze, bo faktycznie wizualnie tak to wygląda, ale chłodna kalkulacja silnika mówi, że no jednak tutaj żyjemy. Janek jednak zagrał Hetman C2. Na co czarne wymieniły gońca? Wieża wybiła. Jeżeli zbijemy Hetmanem, to trzeba uważać na poświęcenia tutaj, takie na C5, taktyczne motywy. Wieża zbiła jednak i wieża D5. Karuana blokuje pole D5. Skoczek zagrywa na E5. No i e, ten ruch troszeczkę niestety wypuszcza tutaj e, takie powiedzmy równe szanse białych. Dlatego że. Skoczek B5. Ja sobie zdaję sprawę, że troszeczkę szybko przestawiam te ruchy. No pozycja jest na tyle, myślę, że. Ciężko stwierdzić, czy skomplikowana. No troszkę jest skomplikowana, no, trzeba bardzo uważać. Mi się osobiście bardzo, bardzo nie podoba ten król. On jednak jest tutaj narażony na pewnego rodzaju ataki. No i cóż, przejdźmy dalej. Wyszła Hana D1, skoczek zbił na D4. No i tutaj w tej sytuacji właśnie. Robi się bardzo ciężko. No tutaj trzeba wybić skoczka. Wieża zbiła na C5, tutaj Janek wybił na C5, wieża zbiła Hetmana, król wybił, pionek wybił i wieża wybiła. Caruana widział tę pozycje. Zwróćmy uwagę, że tutaj jest bardzo słaba ósma linia. Pionek broni, zbić nie można, bo skoczek F7, więc groźba mata istnieje, ale poziom światowy, naprawdę muszę przyznać, że rewelacja ze strony karuany z zimną krwią poszedł na te pozycję. Ja bym się troszkę e, cykał, mówiąc szczerze, grać to czarnymi. Mimo wszystko, bo tutaj są groźby matowe. A ja zaraz wezmę pionka, podejdę królem, wezmę kolejnego i tak dalej. Karuana zagrywa król G8. Najlepszy ruch w pozycji, wieża tego pionka konsumuje, nastąpił szach i król zagrał na B3. Król na B3. Ciężko stwierdzić, jak grać inaczej. No jeżeli na przykład król zagrywa na B2, to Hetman C8 broniąc cały czas ósmej linii, Hetman ma szansę tam właśnie kontratakować. Jednak po szachu król zagrał na B3. Hetman dał szacha. Zauważcie, że tutaj grozi mat. Biały muszą bardzo uważać. Król C4. I w tym momencie nastąpił szach. Król wrócił. I posunięcie F3. Cały czas Hetman broni na 8 To jest bardzo czujnie. No bardzo ładnie to jest rozgrywane. Hetman broni pionka. No i Janek w tej sytuacji, no ciężko tutaj naprawdę coś doradzić. Może wieża b5. Może taki ruch jest możliwy, a to na pewno król wtedy idzie na f8. No i cóż, hetman dobiera się do piona i by było koniec w zasadzie partii. Skoczek c4 zasłania, żeby dobrać się do pionka. Hetman b1, ale już nie ma siatki matowej dla czarnych. Król a4. No i Hetman zbił tutaj na A2. Janek zagrał król B5, tutaj jakby no, lepiej trochę dla białych zbicie, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo Hetman zbija na F2. I pozycja tutaj się na pewno sypie. Jest to przegrana, bo dosyć łatwo pionka doprowadzać. W tej sytuacji król zagrał na B5 i posunięcie B3. Jan Krzysztof Duda poddał partię w, tej, w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że wieża zbija na A2. No to tutaj pionek i pionek dochodzi. Jeżeli białe nie zbijają i grają np. królem, no to jest ta sama historia. Hetman zbija pionka, król zbija na B3 i np. Hetman d4 z opcją doprowadzenia piona. Jakieś szachy grożą, więc bardzo trzeba uważać. Znaczy, tutaj jest przygrana pozycja, po prostu. Podsumowując te partie, no cóż, tak można powiedzieć, że nie było jakichś takich super wielkich błędów, ale z ruchu na ruch ta pozycja białych się pogarszała. Szkoda, że długiej ruszady Janek nie zrobił, mogłaby się partia potoczyć inaczej. No, no cóż, tak to w sporcie bywa, niestety. Tymczasem, dzięki za uwagę. Do następnego razu, cześć.